Cześć kochani, z góry Was przepraszam, jeśli będziecie słyszeć wiatr, ale zapomniałam mikrofonu w tym tygodniu, więc nie mogłam za bardzo nagrywać i publikować nic. Ale i tak chcę Wam pokazać piękny las, w którym mieszkam sobie, tak na górkę weszłam. Chcę Was zabrać do takiego zagajniczka, gdzie sobie przez kilka tygodni robiłam jogę. Jest bardzo przyjemne i nieopodal mieszka Myszołów, którego może uda nam się zobaczyć nawet, bo bardzo jest... A! Właśnie! Boże! Słuchajcie, bo jest... Ale śmiesznie. No dobrze. Akurat się udało, bo... On tu ogólnie mieszka, bo wcześniej właśnie mieszkaliśmy tutaj na rozstaju dróg. Potem przenieśliśmy się gdzie indziej. W inną stronę. Naprawdę, sorry za ten mikrofon, ale no, lepszy to niż nic. I tutaj zawsze o 5 i 16 przychodził jeść, bo to jest taki podajnik dla bażantów właśnie. Tutaj one przychodzą sobie jeść, jak to działało. Tutaj sobie wygrzebują ziarenka siloska. Po prostu potrząsają tymi spiralami i sobie wyjadają te ziarna ręka. Ale mnie przestraszył. No nic. Ponieważ tutaj te pola takie, jak widzicie, paprociowe. Paprociowe. Tutaj kiedyś chyba był las, bo jest bardzo nieregularny. Niezbyt regularny teren, w sensie nie, no ciężko chodzić po tych krzakach, szczerze mówiąc. I jest dużo kleszczy, ponieważ kleszcze uwielbiają paprocie. Tam w oddali ścina się las, już ogromna połać tego lasu, zobaczcie, cała ta góra była porośnięta lasem. Już niestety lasu nie ma, ale właśnie tutaj, w tych... paprociowych wrzosowiskach, ponieważ kiedy trochę czasu temu, tam z 2-3 tygodnie, a tu jeszcze możecie zobaczyć, całe pola były porośnięte wrzosami. Lubią żyć właśnie te bażanty. No a szkoci co lubią robić? Te bażanty wystrzeliwać i strzelać do nich i je zjadać. Także tutaj w restauracjach często w menu zobaczycie bażanty. Co tam poza tym? Bardzo dużo czytam ostatnio. Ostatni właśnie odcinek opowiada o książce, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Już skończyłam ją czytać, ale myślę, że w przyszłym tygodniu już z mikrofonem nagram Wam porządną recenzję. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, ponieważ ten artysta naprawdę odmienił moje postrzeganie sztuki i literatury i w ogóle osobowości i jej rozbuchania i motywów uzewnętrzniania się oraz tłumiących nas lęków i jakichś tam niepowodzeń, jakichś naszych małości, które często są w stanie przykryć talenty, prawda? Tak, taka myślę. No więc tutaj akurat przyszliśmy do miejsca, gdzie mieszka młody bażant ze swoją rodzinką. Oni mieszkali wcześniej po tamtej stronie lasu, ale przez tą wycinkę musieli się przenieść i mają tutaj gdzieś gniazdko. W tych oto drzewach. Kurczę, nie chcę Was oszukać, to są chyba ćwierki, ale ja mogę coś mylić oczywiście i potem powiedzieć, a no rzeczywiście. Mam nadzieję, że to są świerki, bo mój facet mnie wyśmiał, jakbym nadal nie widziała. Tutaj jest taki zagajniczek, tam już z daleka widać pole, a tutaj widać właśnie ten piękny, piękny, piękny drzewo. No, także natura, no nic poza tym, tylko tutaj piękne są scenerie. Jesteśmy w Aberdeenshire, na wschodzie Szkocji.
Znaczy, no tak, w Aberdeenshire, ale niedaleko Aberdeen w sumie, z godzinkę. Także bardziej na północ. Tak. Byliśmy niedawno, słuchajcie, okazało się, że chcieliśmy coś zjeść rano. No i znalazłam jakąś tam restaurację. Pojechaliśmy do tej restauracji. Okazało się, że to miejsce wykupił Trump i zrobił sobie tam na wydmach ogromne pola golfowe, ogromne tereny. Kupił po prostu i zagospodarował na pola golfowe. No, jedzenie takie sobie, nie polecam, ale same wydmy i to miejsce i ta plaża pusta kompletnie, to jest coś, co warto na pewno zobaczyć. Też tutaj na wschodnim wybrzeżu Szkocji, niedaleko Fife'i. A tu w ogóle niedaleko też jest taki ogród. Może też w przyszłym tygodniu bym tam was zabrała. O, grzybki. To jakiś trujak. Słuchajcie, ogród, gdzie rosną warzywa, owoce, są drzewa jabłuszkowe, a tutaj też oni lubią, wiecie, takie jabłuszka malutkie. Mini, mini, mini. Które no do jedzenia to się średnio nadają. Są po prostu jabłuszkami ozdobnymi. Co jedliśmy? Nie można chyba w ogóle, ale trochę podebraliśmy. Tam groszku. Te liście groszkowe są przepyszne. Co tam jeszcze było? Jabłuszka, gruszeczki. Piękne kwiaty. Całe ogrody kwiatów i pięknie zagospodarowany teren. A na końcu ogromny, piękny zamek. I wiecie, wystrzyżona trawka, tak bardzo po szkocku. Bardzo to wszystko jest zadbane. Fajnie i to jest dosłownie, nie wiem, tam z kilometr stąd. Więc spokojnie dałoby radę nawet przejść się na taki spacer. Tylko dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. To jest taki community niby garden. Community taki społeczny, ogólnodostępny ogród i sad. Ale to jedzonko, z tego co wiem, idzie do restauracji, która jest obok. Więc taki news. Jeszcze raz wam pokażę tutaj ten piękny widok za mną. Dzisiaj słoneczko świeci, cały tydzień lał deszcz. Nie wiem, jak tam pogoda w Polsce, ale tutaj jest fajowo. Bardzo fajnie. Będę już się z wami żegnać. Pokazałam wam mój zakątek ulubiony tutaj. Jeszcze muszę was zabrać na przechadzkę po lesie tutaj, po tej dżungli obok, bo jest taka jak naprawdę dżungla i płynie rzeka piękna, wspaniała, bardzo długa i szeroka miejscami. Także warto to zobaczyć też. W ogóle Szkocja jest piękna, muszę wam więcej pokazywać rzeczy, które widzę. Okej. Okay. Sorry za ten wiatr, no niestety jak zwykle coś tam nie pykło. Przynajmniej bażant się udał. Całuję was serdecznie, pa!